Zapytaliśmy dzieci, co wiedzą o pieniądzach. Jest jakiś bank chyba, żeby to robił, właśnie pieniądze. Pieniądze są po to, żeby wydawać na przykład na swoje zachcianki albo marzenia, także na przykład, żeby jeść na przykład chleb, no takie na jedzenie. Pieniądze biorą się z drzew, bo z drzew się robi kartki, a kartki, z kartek się robi pieniądze. Kieszonkowe to pierwsze skojarzenie w kontekście dzieci i pieniędzy. To trudny temat, a rodzice mają wiele wątpliwości. To nie jest taki oczywisty temat, że to już czas na te własne pieniądze. Zastanawialiśmy się wielokrotnie, czy już dawać to kieszonkowe, czy nie. Ile, na jakich zasadach. Rodziny mają różną sytuację finansową, a dzieci to widzą. Bo co, gdy nie stać mnie na kieszonkowe? To jest taka lekcja wrażliwości. Chyba każdy rodzic zastanawia się, jak jego dziecko poradzi sobie w dorosłym życiu. Czy nie będzie rozrzutne? Czy nie wyrośnie na materialistę? Jest mnóstwo pytań przecież. Rodziców martwi podejście dzieci do pieniędzy. Wywołuje wiele emocji. Tak powstał autorski program banku BNP Paribas Misja Kieszonkowe. Dla dzieci i rodziców. To działa! Po co są pieniądze? Pieniądze są po to, aby utrzymywać swój dom, aby żyć. Co to jest budżet? Są to pieniądze, które możemy wydać przez na przykład cały miesiąc lub rok. Po co się oszczędza? Oszczędza się po to, żeby na przykład zamiast kupować codziennie sobie coś małego, to na przykład coś większego, droższego. Co to jest kieszonkowe? Kieszonkowe na przykład dzieci dostają od rodziców. Na przykład co tydzień lub co miesiąc. Myślę, że warto z uczniami rozmawiać o pieniądzach. Kieszonkowe jest pojęciem zrozumiałym dla dzieci. Widzę, że po tych zajęciach poznają wartość pieniądza i chcą oszczędzać. Zaczynają interesować się tym, czym jest praca, co to jest budżet, jak działa karta płatnicza, no i że kieszonkowe nie spada z nieba. To jest bardzo ważna lekcja. To jest taki test dla nas do przyszłego życia, że jakbyśmy mieli wydawać te pieniądze. Dołącz do Misji Kieszonkowe na misjakieszonkowe.pl.